Michał Serowatka z nami. Mamy końcówkę sierpnia. Ostatni raz boksowałeś w maju. Co się z tobą działo przez te 3 miesiące? Kibice się są pewnie ciekawi. Troszkę odpoczywałem. Teraz przyjechałem do Warszawy. Dogadałem się z trenerem Gbitrukiem. Zaczęliśmy tutaj razem pracować już 4. tydzień, także jestem bardzo zadowolony tutaj z tej współpracy i oby tak dalej. No właśnie, bo do ostatniej czy 2 ostatnich walk przygotowywałeś się z Andrzejem Liczykiem. Teraz ta współpraca została zawieszona, tak? Co najmniej? No co najmniej zawieszona, powiem szczerze, w tym momencie nawet nie wiem, co się z Andrzejem Liczykiem dzieje, tak kontakt nam się troszkę urwał. Ale jestem zadowolony, że przyjechałem tutaj, bo mówię, siedzieć ciągle w Białymstoku to też nie jest rozwiązanie. Postanowiłem przenieść się tutaj do Warszawy, tutaj spróbować jeszcze coś zrobić. Na stałe, tak? Znaczy, w tygodniu jestem tutaj, na weekendy na razie wracam do domu. Tak ta praca będzie wyglądała. Na razie jest okej. Co wiemy o twoim kolejnym występie, o najbliższych planach? O najbliższych planach, no z tego co mi wiadomo, to mam mieć jakąś walkę w październiku. Co konkretnie, na razie do końca nie wiem, także nie będę mówił. No i tyle, no później może Polsat Boxing Night i zobaczymy co dalej. Tam Przemek Runowski bardzo chętny jest do walki. Generalnie o tej walce już się jakiś czas mówi. Mhm. I chyba to jest dobry moment, żeby to zrobić. Może dobry moment, to wszystko zależy od telewizji, czy będzie chciała takie walki, jak to będzie wyglądało w sumie od każdej strony, tak? Ja jestem otwarty na taką walkę, nie ma problemu, tylko mówię, no wszystkie jakieś tam kryteria muszą zostać spełnione. Mówisz o tym, że będziesz boksował w październiku, ale nie do końca wiesz, co to będzie za pojedynek. Tak można gdzieś tam między wierszami wyczytać, że gdzieś takiego konkretniejszego, docelowego planu na te najbliższe miesiące nie znasz, tak? Znaczy, plan, cel znam, ja mam się zająć treningiem, tak? Jeżeli będzie walka, wiadomo konkretnie co i jak, zacznę sparować i będę w odpowiedniej formie, żeby boksować.